Czyli z tego, co widzę, chyba już są wszyscy, w związku z tym informuję, iż rozpoczynam posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z bardzo już obecnym w części jawnej, na której będzie rozpoznane 9 spraw, a jako pierwsza sprawa ze skargi pana Szymona Fijała na decyzję ministra obrony narodowej w przedmiocie zwolnienia zawodowej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. Na samym początku, przed otwarciem rozprawy, widzę tutaj, iż część z Państwa chce nagrywać rozprawę, tak? W związku z tym informuję, że żeby nagrywać rozprawę, potrzebna jest zgoda sądu w postaci zarządzenia przewodniczącego składu. Czy Państwo wnosicie o taką zgodę? Tak, proszę. Uwzględnia ten wniosek w związku z tym. Tak, sąd wyraża na to zgodę, ale z takim zastrzeżeniem, że można nagrywać oczywiście sąd, jak również pełnomocników i stronę bez publiczności. Tak, ze względu na stronę danej osoby. Stawi się skarżący osobiście oraz w jego imieniu. Adwokat dr Radosław Wycielski. Pan mecenas Radosław Wercielski, tak? Ustanowiony w sprawie. Dziękuję bardzo, proszę usiąść. Za organ stawił się radca prawny Jasmowicz Konosisko Skóra. Przedstawia pełnomocnictwo w tej sprawie. Ciszy, zwłaszcza kiedy będę udzielał głosu strony. Otwierając rozprawę, panie mecenasie, czy są jakieś wnioski formalne? Nie, w Wysokim Sądzie nie zgłaszamy, żeby... Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Również proszę odnotować, pełnomocnicy nie zgłaszają wniosków formalnych. Pan skarżący, rozumiem, też nie zgłasza wniosku formalnego. Nie zgłaszam. Dziękuję bardzo. W takim razie, zgodnie z trybem postępowania przed sądami administracyjnymi, co sąd szczególnie akcentuje, informuję, że rozpoznanie tej sprawy odbywa się poprzez przedstawienie tzw. części wstępnej, referatowej sprawozdania z dotychczasowego przebiegu i w związku z tym udzielam głosu panu przewodniczącemu sędziemu sprawozdawcy, aby w niezbędnym zakresie istotny sporu, a więc to, co będzie też doprowadziło strony do przedpublicznej tutejszego sądu, żeby takie krótkie sprawozdanie przedstawić. Bardzo proszę. Dobrze, proszę Państwa, zaskoczona jest decyzja nr 62
Thank you.
Wojewódzkim Sądzie to sprawa, w której dzisiaj uczestniczymy, ma na celu rozstrzygnięcie, czy zwolnienie pana porucznika Szymona Franciszka Fijała z zawodowej służby wojskowej odbyło się zgodnie z prawem, czy też nie. Wiadomo, że Wysoki Sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny, no, rozstrzyga jedynie o zgodności z prawem. To przesądza o tym ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych, ale też prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O tym jeszcze za chwilę powiem, ale oczywiście zdaniem mojego mandanta oraz oczywiście moim, zwolnienie pana porucznika odbyło się całkowicie bezprawnie, z naruszeniem wszelkich zasad, nie tylko prawnych, ale też zwykłej ludzkiej przyzwoitości. No i oczywiście szacunku dla postawy drugiego człowieka, postawy, którą prezentował mój mandat, wyrażając poglądy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podczas swoich wystąpień w dniach 27 lipca 2021 roku oraz 19 lutego 2022 roku, w trakcie, podczas których to wystąpień pan porucznik wyraził swoją głęboką troskę i zaniepokojenie, i tylko to, o stan zdrowia, o konsekwencje, może tak, konsekwencje zdrowotne, no, związane z przymuszaniem żołnierzy Wojska Polskiego i innych służb mundurowych również do przyjmowania szczepień przeciwko COVID-19. W sądzie nie jest moją rolą i nie zamierzam tutaj wdawać się w dywagacje, rozwodzić się na temat odnośnie kwestii medycznych czy też farmaceutycznych dotyczących tych preparatów czy związanych z tymi preparatami, ponieważ nie to jest jakby przedmiotem tego postępowania. Niemniej jednak w mecenasie nie pozwolę sobie przerwać, bo pierwsze stwierdzenie dotyczyło sądza, czyli zapisuje tutaj, że pełnomocnik skarżącego opiera całą rzeczywiście skargę. Tak jest. Bo w pewnym czasie, zdając sobie sprawę z tego, Wysoki Sądzie, oczywiście. Jeszcze oczywiście chcę tutaj rozwinąć, jeśli Wysoki Sąd pozwoli, bo oczywiście nam powstaje w związku z tym zasadniczo i należy sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czy mianowicie czy żołnierz zawodowy, czy oficer Wojska Polskiego o nieposzlakowanej opinii, który tylko wyraża swoje obawy i swoje zaniepokojenie o stan zdrowia zresztą swoich podwładnych, ale nie tylko. Czy stan zdrowia, który może powstać na skutek różnych odczynów poszczepiennych, różnych skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem tak naprawdę preparatów dopiero co dopuszczonych do obrotu. Czy ktoś taki zasługuje na potraktowanie takie, jakie spotkało mojego mandanta, pana porucznika Fijała? Czy jest w tym jakakolwiek przyzwoitość w takim postępowaniu? Mówię nawet o kwestiach prawnych, ponieważ zaraz powiem o kwestiach prawnych. Poruszyłem te kwestie również złamanie wszelkich zasad prawnych, poruszyłem w swoim piśmie z 9 stycznia. Wysoki Sąd ma je przed oczami. Ale oczywiście, proszę sądów, tym bardziej nie sposób określić postawy, takiej właśnie postawy mojego mandanta jako
działania bezprawnego, czy też jako działania naruszającego dyscyplinę wojskową, czy też jako działania, które sprzeciwiałoby się rozkazom przełożonych. Tym bardziej, że no, można powiedzieć w sensie przymuszanie żołnierzy do przyjmowania szczepień no, nie znajdowało uzasadnienia i nie znajduje zresztą nadal uzasadnienia w obowiązującym prawie, w prawie powszechnie obowiązującym, czyli ani w ustawach, ani nawet w rozporządzeniu. Tym bardziej nie mogło to znajdować uzasadnienia w wewnętrznie obowiązujących regulaminach wojskowych, czy też aktach prawnych tego rodzaju. W zasadzie, no oczywiście tak nawiązując do kwestii już prawnych, to postępowanie, w ramach którego sąd rozstrzyga, no, jest oczywiście zdeterminowane treścią artykułu 106 paragraf 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w myśl którego dowody w postępowaniu sądowo-administracyjnym no, oczywiście są w pewnym sensie ograniczone, ponieważ mogą dotyczyć wyłącznie dowodów z dokumentów, bo to postępowanie może dotyczyć wyłącznie dowodów z dokumentów w postępowaniu przed sądem. I oczywiście jest to wyłącznie dowody uzupełniające ewentualnie. Natomiast oczywiście nie możemy tutaj złożyć wniosku o przesłuchanie świadków. Nie możemy opierać się na dowodach z zeznań świadków, ponieważ dlatego procedura sądowo-administracyjna, to procedura sądowo-administracyjna po prostu wyklucza. Niestety, chciałoby się dodać, ponieważ oczywiście złożylibyśmy wnioski stosowne, dowodowe, gdyby tak było, znaczy gdyby można było, oczywiście procedura zakładała takie procedowanie na dowodach osobowych, czyli na dowodach zeznań świadków. Na pewno chcielibyśmy wysłuchać od tych, którzy wydawali i zatwierdzali rozkaz o zwolnieniu pana porucznika ze służby, jakie okoliczności towarzyszyły temu rozkazowi, wydaniu tego rozkazu, jego zatwierdzeniu. No i oczywiście, dlaczego w ogóle ta bezpodstawna decyzja administracyjna, bo rozkaz jest decyzją administracyjną oczywiście również myślę obowiązującego prawa, została wydana. Nie tylko w Wysokim Sądzie bezpodstawna, a nawet nie została poparta żadnymi konkretnymi argumentami, zarówno prawniczymi, jak i nawet faktycznymi. Ponieważ no, nie sposób uznać za konkretny argument, za prawniczy argument stwierdzenia dotyczącego tego na przykład, że pan porucznik uzyskał ocenę ogólną dostateczną z opinii służbowej, ponieważ ta opinia służbowa w Wysokim Sądzie może, ale nie musi wcale być podstawą do zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby wojskowej, a to w myśl artykułu 112 ust. 1 punkt 4 ustawy z 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Ta ustawa oczywiście już nie obowiązuje, ponieważ no, stan prawny się zmienił, ale na czas, gdy pan porucznik był zwalniany ze służby wojskowej, ta ustawa jeszcze obowiązywała, więc dlatego do niej się odnoszę. Tak samo czyniłem to w piśmie z 9 stycznia. Wysoki Sąd ma w aktach. Wysoki Sądzie, no oczywiście ten przepis, który przed chwilą pozwoliłem sobie przytoczyć, stanowi, że żołnierza zawodowego można zwolnić z zawodowej służby wojskowej wskutek otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej, tak pozwolę sobie zacytować, można, nie znaczy trzeba. No, dlaczego organ stwierdził, że jednak trzeba, tego nawet nie uzasadnił. I też za chwilę przejdę do artykułu 107 paragraf 3 KPA, ponieważ w ten sposób został naruszony właśnie artykuł 107 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi o tym, co powinna zawierać decyzja administracyjna, co powinno zawierać również uzasadnienie decyzji administracyjnej. No, to uzasadnienie nie spełnia tych wymogów określony przez artykuł 107 paragraf 3 KPA. W sądzie ta opinia, jeszcze słowo na temat opinii. Sama opinia została wydana oczywiście w sposób no, maksymalnie tendencyjny. Była wydana, to znaczy sama ocena, może tak, ocena dostateczna, została wystawiona mojemu mandantowi w związku z chęcią jego, no, że tak powiem, pozbycia się z zawodowej służby wojskowej, zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej, ponieważ no, we wszystkich wcześniejszych opiniach pan porucznik uzyskiwał oceny bardzo dobre i wzorowe. Jak zatem jest możliwe, że
nagle żołnierz zawodowy, który regularnie podnosi swoje kwalifikacje, podnosi swoją przydatność do służby wojskowej. Jak to jest możliwe, że nagle z żołnierza bardzo dobrego i wzorowego staje się od tak po prostu żołnierzem dostatecznym, zaledwie? No, w Wysokiej Sądzie obiektywnie nie jest to możliwe, nie jest to sytuacja taka realna, powiedziałbym. Świadczy to jedynie o tym, w Wysokiej Sądzie, że po prostu dążono za wszelką cenę do zwolnienia mojego mandanta ze służby wojskowej bez powołania się na jakiekolwiek konkretne przepisy, na jakiekolwiek konkretne argumenty, czy nawet okoliczności faktyczne. W Wysokiej Sądzie, niezależnie od tego, nie zostało wyjaśnione przez organ zaskarżonej decyzji. Mówiąc organ, mam na myśli oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie zostało wyjaśnione, na czym konkretnie ucierpiałoby dobro służby wojskowej, gdyby pan poruszył Szymon Fijał pozostał w tejże służbie. Organ nie rozważył również przy podejmowaniu tej niesprawiedliwej decyzji. Nie rozważył słusznego interesu strony oraz interesu społecznego, przy czym ten ostatni interes społeczny jest tożsamy w tym przypadku z interesem służby, to znaczy z potrzebami sił zbrojnych. Zresztą w Wysokiej Sądzie wręcz postąpił z nim organ z tym interesem służby sprzecznie, ponieważ nie sposób nie było w postawie mojego mandanta jakichkolwiek cech, które przesądzałyby o jego nieprzydatności do służby wojskowej, do zawodowej służby wojskowej. Zwłaszcza w Wysokiej Sądzie, że organ nie wskazał takich cech, które miałyby według organu przesądzać o jego nieprzydatności, o pana porusznika, o nieprzydatności pana porusznika, ani też nie uzasadnił. Z tego też powodu w Wysokiej Sądzie ta decyzja, zaskarżona decyzja, nie poddaje się po prostu kontroli instancyjnej, ponieważ nie spełnia, tak jak już wskazywałem na to wcześniej, nie spełnia żadnych kryteriów decyzji administracyjnej, myślę artykuł 107 paragraf 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Ten przepis stanowi o tym, co powinno zawierać uzasadnienie decyzji administracyjnej. Ta decyzja tego nie zawiera. Nie zawiera ani podstaw prawnych i wyjaśnienia tych podstaw prawnych, ani też wyjaśnienia i wskazania podstaw faktycznych. Na ogólnikowe stwierdzenia, że złamał prawo, tak jak to w piśmie jednego z przełożonych możemy wyczytać, to jest po prostu zakrawa na kpinę wręcz, ponieważ nie zostało wskazane też, w jaki sposób to prawo rzekomo zostało przez mojego mandanta naruszone. A nie został wskazany żaden przepis prawny, ani nie zostało wskazane nawet działanie, które miałoby taki przepis łamać. Działanie mojego mandanta oczywiście, tak? Jest to decyzja ze wszech miar po prostu wadliwa. Ona jest niezależnie od tego, że nie ma podstaw merytorycznych, ale nawet nie ma podstaw faktycznych. I Wysoki Sądzie oprócz w związku z tym. Ja wiem, oczywiście w Wysokiej Sądzie, ale po to się spotkamy, żeby jeszcze raz podkreślić i powtórzyć. W Wysokim Sądzie jeszcze kwestia odnośnie złamania przez organ administracji publicznej, przez Ministerstwo Obrony Narodowej prawa unijnego, ponieważ ta zaskarżona decyzja, można powiedzieć, że całe to potraktowanie mojego mandanta, okoliczności, które towarzyszyły jego zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, świadczą o jego dyskryminacji po prostu i działaniach, nawet można powiedzieć, odwetowych podjętych przeciwko niemu. A to w Wysokim Sądzie w myśl dyrektywy unijnej, to znaczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 roku. Ja oczywiście pewne brzmienie tej dyrektywy przytoczyłem też w piśmie z 9 stycznia. Wysoki Sąd też ma je przed sobą. Nie chcę teraz tego też powtarzać, numerów i tak dalej, bo oczywiście to Wysoki Sąd ma w aktach. W Wysokim Sądzie pan porucznik, występując w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27 lipca 2021 roku i 19 lutego 2022 roku. No oczywiście, można powiedzieć, zasygnalizował, jak gdyby sygnalistą, tak, ze
sygnalizował działania sprzeczne z prawem, polegające na przymuszaniu żołnierzy do przyjmowania szczepień. Niezależnie od skutków ubocznych, które te szczepienia mogą wywołać, są to szczepienia nowe, dopiero co wprowadzone do obrotu, więc wiadomo, że można mieć wątpliwości co do ich działania, co do działania tychże szczepień. I sądzę, no w związku z tym ta dyrektywa przychodzi powiedzieć w suchym z panu porucznikowi. Przepisy tej dyrektywy, konkretnie artykuł 5, punkt 1 i 11 tej dyrektywy. One wyjaśniają znaczenie zarówno naruszenia prawa Unii, jak i działań odwetowych. Tak? I na tej podstawie można przyjąć, że wobec mojego mandanta też nie chcę przytaczać pewnego brzmienia tych przepisów, ponieważ one są wysokiemu sądowi znane. I są też, jest to brzmienie przepisów pełne, przytoczone w piśmie z 9 stycznia moim. No, działania organu administracji publicznej były takimi działaniami wobec mojego mandanta. Tak? No, oczywiście niezależnie od tego jeszcze została też w Wysokim Sądzie naruszona, co czyni dodatkowo tę decyzję zaskarżoną przez pana rzecznika bezprawną. Została naruszona ustawa z 2009 roku o dyscyplinie wojskowej, ponieważ w Wysokim Sądzie ta ustawa wyraźnie w artykule 24 stanowi, że karami, no, wymienia katalog kar oczywiście, tak, które kar dyscyplinarnych, które żołnierz może, które mogą być na żołnierza nałożone na skutek różnych tam działań ze strony tegoż żołnierza. No, zapisam, w tych karach usunięcie z zawodowej służby wojskowej jest karą ostateczną, jest karą najsurowszą. Poprzedza tę karę szereg innych kar, znacznie łagodniejszych, jak na przykład ostrzeżenie o niepewnej przydatności do służby wojskowej, czy też odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego, przeniesienie na inne stanowisko, czy też ostrzeżenie o niepewnej przydatności do zawodowej służby wojskowej. Nie skorzystano, mimo tego, że ten katalog jest dosyć obszerny, no nie skorzystano z żadnej z tych wcześniejszych możliwości, z tych łagodniejszych możliwości, jeśli już chciano by, przyjmując nawet, że organ, powiedzmy, no, ma rację w podejściu. No, oczywiście no, jest to czysto teoretyczne założenie, ale gdyby nawet, no to oczywiście nawet organ nie skorzystał z tych możliwości, które z tych łagodniejszych kar, tylko skorzystał od razu z kary najsurowszej. No, też kłóci się to w sądzie generalnie z zasadami karania dyscyplinarnego, no, ale to już na marginesie. Natomiast oczywiście jest to w sądzie postępowanie, które w całości było postępowaniem stronniczym i nierzetelnym. Zaskarżona decyzja jest decyzją całkowicie dowolną, sprzeczną z prawem. W związku z tym, z tymi wszystkimi podstawami, które zrobiłem sobie dzisiaj wysokiemu sądowi streścić, a które są oczywiście rozwinięte zarówno w skardze pana porucznika, jak i w moim piśmie z 9 stycznia tego roku. I w związku z tym w takim sądzie nie pozostaje nam nic innego, jak wnosić o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie na rzecz mojego mandata wszelkich kosztów wywołanych tym postępowaniem. Bardzo dziękuję.
Wysoki Sądzie, zapragnąłem być żołnierzem, bo chciałem poznać ludzi honoru, prawych, odważnych i gotowych do poświęceń. Sam chciałem się taki stać. Służba wojskowa była moim powołaniem i moją pasją. Szkolenie żołnierzy dawało mi ogromną satysfakcję. Szkoliłem tak, by rozumieli, co jest im powierzane. Chciałem, by byli sprawni, by umieli posługiwać się bronią, żeby wiedzieli, że jest to największą odpowiedzialnością. Szkolenie żołnierzy było dla mnie największym zaszczytem, moim najbardziej odpowiedzialnym zadaniem, które przygotowywało ich do stania w obronie wartości. To właśnie wartości wpojone w żołnierzy posługujących się bronią są gwarancją bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest, by wyszkolić żołnierzy, którzy mają silne zasady moralne i poczucie sprawiedliwości. Najważniejsze podczas szkolenia było dla mnie utrzymanie wyższego celu, zasad moralnych i poczucia sprawiedliwości. Jeżeli by się to nie udało, to żołnierz może zostać pokrzywdzony, złamany, zawiedziony. Moich trzech najlepszych kolegów, których najbardziej ceniłem, zrezygnowało ze służby na 5. roku szkoły oficerskiej, bo uznali, że nie warto. Nawet rozwiązanie kontraktu i perspektywa spłacania ponad 100 tysięcy złotych ich nie powstrzymała. Jeden z nich powiedział mi dobitnie, że starał się do wojsk specjalnych, ale rezygnuje, bo nie chce być zwykłym cynglem, najemnikiem bez wartości. Dlatego tak bardzo ważne są zasady moralne, które powinny być drogowskazem. Istnieje granica w wykonywaniu rozkazów. Sam poruszałem się zawsze w granicach prawa. Podczas służby nie złamałem regulaminu i byłem wierny przysiędze wojskowej po to, aby żaden żołnierz nie został skrzywdzony, żeby nie utracił poczucia sprawiedliwości i współodpowiedzialności. Nie można krzywdzić żołnierzy, od których wymaga się, by nie pozwalali krzywdzić innych. Moi podwładni słuchali mnie nie dlatego, że się mnie bali, tylko dlatego, że czuli prawdziwą siłę w byciu prawym człowiekiem, który w obliczu przeciwności losu jest stabilny jak skała. Żegnając mnie, wręczyli mi pamiątkowy ryngraf z sentencją, którą przypisali do mojej postawy. Prawdziwy przywódca ma pewność siebie, by działać samotnie, odwagę, by podejmować trudne decyzje i wyrozumiałość, by słuchać potrzeb innych. Swoją postawą zawsze starałem się reprezentować najwyższe wartości i być wzorem dla podwładnych. Dlatego tak raziły mnie niegodziwości wyższych dowódców. Próbowałem dać odpór degradacji wartości, na których opiera się służba wojskowa. Konsekwencje utraty tych wartości zaczęły się drastycznie urzeczywistniać podczas wymuszania na żołnierzach udziału w eksperymencie medycznym i próby wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Punktem kulminacyjnym była nagła śmierć żołnierza 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 13 kwietnia 2021 roku świętej pamięci Grzegorz zmarł nagle, 3 dni po przyjęciu preparatu. Miał 37 lat. Następnego dnia do mojego podwładnego, kancelisty kompanii, wysłano ze sztabu brygady korespondencję pomijającą drogę służbową z poleceniem anulacji punktu do rozkazu, w którym stwierdziłem przybycie żołnierzy i skierowanie ich na szczepienie przeciwko COVID-19. Moim obowiązkiem było pisemne stwierdzenie przybycia i ubycia moich podwładnych powołanych do służby przez dowódcę brygady z powodu, który moim zdaniem nie powinien nigdy zaistnieć. Pisząc punkt do rozkazu, stwierdziłem stan faktyczny z realizacji podjętych na wyższym szczeblu decyzji. W odebranej korespondencji sugerowano, aby anulować punkt świadczący o wysłaniu żołnierzy na szczepienie. Zameldowałem więc o próbie wymuszenia poświadczenia nieprawdy i naruszenia drogi służbowej swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Nie dostałem odpowiedzi. Każdy z moich przełożonych mógł napisać anulację tego punktu. Nie zrobił tego nikt, nawet sam dowódca brygady. Cała potencjalna odpowiedzialność za czyn mający znamiona fałszowania dokumentacji spadła na szeregowego żołnierza, który zdaniem wielu oficerów nie powinien myśleć, tylko wykonywać rozkazy. W tej sytuacji o żadnym rozkazie nie było mowy, ponieważ mógł go wydać tylko przełożony. Próbowałem wyjaśnić tę sprawę i odpowiedzialność de facto spadła na mnie, o czym świadczy zwolnienie mnie ze służby. Nigdy nie było sytuacji, w której nie wykonałem formalnego rozkazu. Wykonywałem wszystkie postawione mi rozkazy.
zostałem zwolniony pośrednio z powodu niewykonania nieformalnego polecenia, poświadczenia nieprawdy. Śmierć żołnierza, która unaoczniła konsekwencje bezprawnych decyzji wyższych dowódców, została przemilczana, a sami dowódcy starali się zabezpieczyć przed poniesieniem odpowiedzialności. Moi podwładni, koledzy i koleżanki żyli w strachu przed koniecznością odejścia ze służby. Stracili zaufanie do przełożonych. Utracili poczucie bezpieczeństwa związane ze stabilnością zatrudnienia. Przestali poświęcać się dla ogółu, ponieważ nikt nie stał po stronie prawa. Spodziewali się najgorszego. Powszechna była świadomość bezprawia, ale również niemoc. Przełożeni realizowali odgórne polecenie, którym był wzrost współczynnika zaszczepienia. Używano do tego wszelkich nieformalnych sposobów. Poleceń ustnych, gruźb, szantaży. Nie miało to nic wspólnego z ideami służby, która została powołana celem obrony konstytucyjnych praw wszystkich Polaków. Pewien rodzaj ochrony przed tą sytuacją potrafiłem dać moim podwładnym. Zatrzymywałem naciski i nie przekazywałem ich w dół. Raziło mnie rozmywanie odpowiedzialności. Nikt nie chciał podpisać rozkazu, który potwierdziłby to, co de facto wymuszali przełożeni. Postanowiłem złożyć meldunek do dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej o nadużyciu uprawnień, z nadzieją, że generał ukróci bezprawne działania. Nie było innej reakcji niż skierowanie mnie z początkiem lipca na przymusowe wolne, kiedy moja kompania pojechała beze mnie na szkolenie poligonowe. W tym czasie zaszczepił się jeden z moich podwładnych, który bardzo tego nie chciał, a którego również izolowałem od presji moich przełożonych. Pamiętam jego słowa. Panie poruczniku, muszę coś panu powiedzieć. Dowódca batalionu prowadził rozmowy ze wszystkimi niezaszczepionymi osobno. Mi zostały 2 lata do emerytury. Nie chcę zostać zwolniony i zaszczepiłem się jednodawkowym Johnsonem. Bardzo mu współczułem, a jednocześnie byłem zły, że nie umiałem go ochronić. Nie podłamałem się na duchu i wciąż zamierzałem być takim oficerem, jakim zawsze pragnąłem być. Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a następnie wystąpiłem publicznie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień Dzieci i Dorosłych. Tak radykalny krok był dla mnie działaniem w stanie wyższej konieczności w celu ochrony wyższych konstytucyjnych wartości. Natomiast brak przeciwstawienia się bezprawiu, czyli świadome zaniechanie działania, byłoby dla mnie jak złamanie zobowiązania wobec narodu polskiego, któremu przysięgałem służyć. Kierowało mną poczucie braterstwa z żołnierzami i lojalność wobec podwładnych i kolegów. Zapilnowanie interesu narodowego i troskę o dobry wizerunek służby wojskowej odbierałem od ludzi podziękowania i wyrazy uznania. Jedno z nich najlepiej tłumaczy cel mojego działania. Szymon, widziałem fragment materiału, chciałem ci tylko napisać, że jestem z ciebie bardzo dumny i że wspieram cię całym sobą. To jest prawdziwa postawa oficera Wojska Polskiego. Brawo! Dzięki tobie czuję się bezpiecznie i wiem, że kiedy ja i moja córka śpi, to nie bezrefleksyjni, ale prawdziwi specjaliści tacy jak ty stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Nie wiem, jakie konsekwencje czekają cię na dalszej ścieżce twojej kariery, ale już teraz dziękuję ci za zaangażowanie, służbę, oddanie i za nasz spokojny sen. Sam nie mogę spać spokojnie, kiedy los przyszłych pokoleń jest niepewny. Służbie oddałem niemal całkowicie 9 lat, 7 miesięcy i 3 dni. Przez pierwsze 3 lata zawodowej służby wojskowej wyrobiłem 4 miesiące nadgodzin stwierdzonych rozkazem przełożonego, nie wliczając mojego ponadnormatywnego zaangażowania wynikającego z czystej powinności. Nikt nie jest w stanie wynagrodzić mi krzywdy, jaką wyrządzono mi zwolnieniem ze służby. Dla mnie to zwolnienie było jak oskarżenie mnie, pomówienie i kłamstwo. W momencie pełnego zaangażowania, gdy alarmowałem przełożonych, że jestem świadkiem działania, przez które giną żołnierze, gdy chciałem zachować zdrowie i życie moich ludzi, przyjaciół, braci i wychowanków, którym dałem część samego siebie. Wymuszanie na żołnierzu wzięcia udziału w eksperymencie medycznym jest zabronione prawem, a moralnie godne największego potępienia. W grupie, w której mamy wspólny cel, uwydatnia się zasada, że im mniej sam zrobisz, tym więcej będą musieli zrobić inni. Inaczej cel nie zostanie osiągnięty. Jeżeli każdy żołnierz, policjant czy urzędnik robiłby to, co do niego należy, do czego się zobowiązał wobec siebie i wobec narodu,
nie potrzeba by więcej żadnych ofiar do obrony ojczyzny. Obecnie ponosimy ofiary. Nasi przodkowie przelewali krew, żeby uchronić naród. My nie doceniamy tej ofiary. Odrzucanie wyższych wartości, łamanie praw i zasad na rzecz partykularnych interesów narusza zaufanie społeczeństwa i powoduje upadek państwa. Nie jestem w stanie wyrazić mojego żalu i rozczarowania decyzją ministra o zwolnieniu mnie ze służby wojskowej, której poświęciłem najcenniejsze lata życia. Jako podchorąży wchodziłem w szeregi Wojska Polskiego z podniesioną głową, dumny, że będę służył dla dobra narodu polskiego. W konsekwencji mojej wierności, przysiędze wojskowej i wyższym wartościom zostałem wyrzucony. Ucierpiałem nie tylko ja. Cierpi na tym interes społeczny i polski interes narodowy. Moje działania dla ochrony narodu, godne uznania i wynagrodzenia, zostały uznane za argument do zwolnienia. W procedurze zwolnienia mam wrażenie, że celowo nie dociekano prawdy, a nawet uniemożliwiano mi złożenie wniosków. Dopiero w postępowaniu przed organem drugiej instancji, to jest ministrem obrony narodowej, poinformowano mnie 20 stycznia 2022 roku o możliwości zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w terminie 5 dni od otrzymania pisma. Pod wskazanym w piśmie numerem telefonu pułkownik z Departamentu Kadr poinformował mnie o możliwym terminie zapoznania się 11 dni od otrzymania pisma, zapewniając, że uzgodnienie telefoniczne wydłuży termin i nie zablokuje mi możliwości pełnego udziału w postępowaniu. Zostałem skierowany w podróż służbową 31 stycznia, po czym złożyłem uzupełnienie do odwołania. Jak opisano w odpowiedzi na skargę, minister nie zignorował moich wniosków, ponieważ wpłynęły one już po terminie wydania decyzji. Zostałem wprowadzony w błąd, obawiam się, że nieprzypadkowo. Jedynie uznanie decyzji o zwolnieniu mnie ze służby za niesłuszną, wydaną z naruszeniem przepisów prawa, mogłoby rozpocząć przywracanie utraconej wartości służby wojskowej. Dziękuję. Thank you.
Oceny skarżącemu oraz samą treść wniosku tego pierwszego głównego dowódcy, który tego żołnierza to najlepiej, uwzględnił wniosek, wskazując, że jednak potrzeby sił zbrojnych o zmianach szeroko interes społeczny przeważają w tym wypadku nad słusznym interesem strony za postawieniem skarżącego w służbie i wydał decyzję zwolnienia. W wyniku rozpoznanego odwołania minister obrony narodowej ponownie weryfikując całokształt materiału sprawy, w toku postępowania nie zmienił się stan faktyczny ani prawny, podzielił stanowisko organu pierwszej instancji i podtrzymał decyzję. Ocenie organów nie zostały wbrew twierdzeniu pana mecenasa naruszone jakiekolwiek przepisy materialne ani procesowe, warunkujące koniecznością uchylenia przez sąd decyzji, dlatego też wnoszę o oddalenie sprawy.
Szymon, jesteśmy z tobą cały czas. Uśmiechnij się tam. Będzie dobrze. Chcesz się. Chcesz się tam. Na swoim kanale też to będziesz nadawał, ja tylko muszę, że jest to będzie przekazać. Jak zwykle, jak zwykle. Zwyczajnie. Jeszcze po przejdzie, potem też idziesz, czy nie? Tak. Zależy, której to się skończy. No właśnie. A tam nie wiadomo, jak długo tam będzie. No. To zrobimy przerwę, a potem będziemy nagrywać jeszcze raz. Tak.